Maturzyści w całej Polsce oficjalnie kończą rok szkolny. Teraz można myśleć już tylko o maturze, ale żeby do matury podejść, wypadałoby przynajmniej odebrać jeszcze świadectwo ukończenia szkoły. My tym razem postanowiliśmy odwiedzić drugie liceum ogólnokształcące w Łomży. Kształtować szkoły, prowadzić. Jaki to był rok szkolny? No myślę, że dobry. Wykluczając może tylko tą końcówkę roku, która trochę tutaj zaburzyła spokój panujący i młodzież była i zestresowana, zaniepokojona, czy odbędą się egzaminy, czy dostaną klasyfikację. No ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Klasyfikacja się odbyła zgodnie z planem, tak jak było to w harmonogramie naszym zaplanowanym od początku roku. Wychowawcy przygotowali świadectwa, nagrody i dzisiaj o godzinie 10 spotykamy się na auli, żeby wręczyć świadectwo ukończenia szkoły, a wszyscy uzyskali promocję i świadectwo ukończenia szkoły. W trzeciej klasie uczniowie tylko się uczyli? No nie, uczniowie w trzeciej klasie to również przystępowali do różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Mamy na przykład dwóch finalistów olimpiady. Jeden finalista to jest olimpiady historycznej na szczeblu centralnym i drugi uczeń finalistą olimpiady losy żołnierza i oręża polskiego. Nie wiem, czy do końca dobrze powiedziałam, ale chodzi też o taką olimpiadę typowo historyczną. I oni są tym samym też zwolnieni z egzaminu maturalnego, bo dostają na egzaminie wtedy 100% i nie muszą przystępować do tego egzaminu. Ilu uczniów w takim razie otrzyma dzisiaj świadectwa? Dzisiaj otrzyma 185 uczniów świadectwo ukończenia szkoły, w tym 34 uczniów świadectwa z wyróżnieniem. I też tutaj chcę powiedzieć od razu, że wśród tych 34 uczniów wyróżnionych, 9 uczniów jest takich, co uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0, a najwyższa średnia to jest 5,73 ucznia, który też jednocześnie jest laureatem konkursów matematycznych w Krakowie. Także tutaj no, mamy się czym cieszyć i czym chwalić. To czego można życzyć uczniom, którzy kończą drugie LO? No przede wszystkim to, żeby zdali egzamin maturalny jak z najlepszym wynikiem, no bo to jest przepustka później na studia i tylko ten wynik później pozwoli im spełnić ich marzenia. No mam nadzieję, że mimo, że tutaj było trochę tych zawirowań, ale ten czas mam nadzieję poświęcili już indywidualnie na pracę w domu i do tego egzaminu przygotowali się tak jak należy. Wymieniono tyle twoich zasług, że właściwie już ich nie pamiętam, ale możesz nam się teraz wszystkim pochwalić, za co zostałaś wyróżniona. Okej, no więc byłam przewodniczącą samorządu uczniowskiego, dostałam też nagrodę książkową za wysokie wyniki w nauce oraz za reprezentowanie mojej szkoły w sporcie, w aerobiku rekreacyjnym i w siatkówce. W jaki sposób łączyłaś naukę z aerobikiem i siatkówką? Sama nie wiem, to było dość ciężkie, ale jak widać można i tylko po prostu trzeba się troszkę postarać i zaplanować pewne rzeczy. Średnia była wysoka? 5,22, więc myślę, że tak. Rany, co trzeba robić, żeby mieć taką średnią? Uczyć się trzeba oczywiście. Tak po prostu uczyć? Tak po prostu, troszkę jakiejś tam pomocy nauczycieli ze szkoły, no i praca. Twój ulubiony przedmiot? WF. Co było najgorsze? Kurczę, najgorsze. Chyba nie było nic najgorszego. Ze wszystkim sobie dawałam radę, więc myślę, że nie było nic takiego najgorszego. To tradycyjnie tak, świadectwo z paskiem 4,93. I trochę główny powód wyróżnienia. Myślę, że książka się przyda. Wakacje przede mną i myślę, że dziękuję za to wyróżnienie. Tak, nie będę z tych. Jak osiągnąć taką średnią? No praca, no na pewno, mówię zawsze moja tam pani od przyrody jeszcze mówiła, że 10% talentu i 90% pracy. No może nie zawsze proporcje są takie same, ale trzeba na pewno pracować, nie będę oszukiwał, że tam trzeba. Ale no mówię, niektórzy jeszcze bardziej pracowali, ale myślę, że to taki zdrowy poziom i miałem też czas na jakieś życie towarzyskie, a mogłem się i pouczyć i można to połączyć. Co w takim razie biochem to taka twoja no, najlepsza opcja, czy może wolisz przedmioty humanistyczne? Co było najciekawsze, najlepsze przedmioty? Znaczy ja przyznaję, że biologia, głównie chemia jest naprawdę dla mnie trudna i no, wielu pewnie potwierdza, niektórzy wolą chemię. Teraz planuję jakaś taka biotechnologia, coś w tym rodzaju. Lekarz, no niech, za wrażliwy bym był. No biologię mówię jakieś zamiłowanie może do przyrody.
I myślę, że biologia to dobre taka, myślę, dla mnie. Znam się jakoś tam na tym, a jeśli chodzi o zamiłowania, to czyli polonistyczne niż matematyczne. Pochwal się, za co zostałaś wyróżniona. Chyba za to, że przeżyłam te 3 lata w tej szkole, za średnią, no i chyba tyle. Tak przeżyłaś, bo przeżyłaś tak po prostu? No przeżyłam, starałam się naprawdę przez 3 lata i sądzę, że zrobiłam to najlepiej, jak potrafiłam. Twój ulubiony przedmiot? Chemia. Dlaczego chemia? Takie wewnętrzne zamiłowanie po prostu do przedmiotu. Bardzo dobre podejście pani dyrektor i bardzo dobrze tłumaczyła. Także jeszcze się umocniło to zamiłowanie. Co było najtrudniejsze? Ogólnie? Chyba polski. Czemu polski? No jak matematyka, chemia, to ten polski jednak trochę trudności sprawił. Jak w takim razie nastrój przed maturą? Nie mówmy o tym. Dlaczego nie? Jeszcze 10 dni, także mam nadzieję, że jakoś spokojnie podejdę i napiszę dobrze. Na pewno najbliższe dni będą pracowite, raczej jestem typem człowieka, który nie odpuszcza do końca. Teraz no, uczyło się, jak się uczyła, też trzeba się spiąć. I myślę, raczej pozytywnie jestem do tego nastawiony. Co będzie, no to będzie, jak się uczyłem, to raczej coś tam umiem. Tak. Myślę, że jak ktoś się uczył przez te 3 lata, to nie ma się czym martwić za bardzo. No ale teraz przez te też strajki to mieliśmy troszkę więcej wolnego, więc mogliśmy na spokojnie jeszcze sobie wszystko powtórzyć. To też tak z mojego punktu widzenia było dla nas dość dobre. No i powolutku. Myślę, że się jakoś tam uda i powiedzie. Dużo wyróżnień i jeszcze więcej dobrych świadectw, ale to jeszcze nie koniec nauki. Prawdziwe wakacje nadejdą dopiero po maturach.